Dobrze, widzowie, to teraz tak. To poleci ogólnie na YouTube'a, to przejście poleci na YouTube'a, więc możecie napisać pozdro YouTube na czacie. Przede wszystkim kodzik, użyjemy go sobie tutaj, czy na pewno wszystko działa. Kupon bonusowy neutral-bk82, oczywiście mówię, rozsyłajcie gdzie się da, używajcie. Kodzik działa chyba tylko do niedzieli albo poniedziałku, więc warto się śpieszyć. Daj mi bonus do skrzynki odbiorczej i tutaj się jeszcze przelogujemy na wszelki wypadek. Kupon, dokładnie, 125 szczęśliwych monetek i 25 grzybków, odbieramy. No i co, wchodzimy do legendarnego lożku i może na początek obejrzymy sobie trailer. Tylko żeby obejrzeć trailer, bo ja go szczerze mówiąc nie oglądałem. Oglądamy, widzowie, trailer nowej edycji legendarnego lochu, która nazywa się Otchłanie Szaleństwa bodajże, jeżeli się nie mylę. Lecimy. W ogóle jakiś taki dziwny styl jest tego traileru, w sensie taki, kurczę, jakiś bardzo rysunkowy, takie, nie wiem, z jakąś starą bajką mi się to kojarzy. Fortnite? Nie no, Fortnite ma taką w miarę nowocześniejszą grafikę. O kurde, jakiś taki, no ten... Trailer, nie wiem, krótki taki o, ale spoko. Pierwsze podejście, przejdziemy sobie Ultimate, jesteśmy na naszym magusiu, najwyższy level. Zarobimy tutaj pewnie najwięcej golda i przy okazji sprawdzimy, jak teraz legendarny loszek wygląda. Zaczynamy. Ultimatecik, pyk. Legendarny loszek. Tu oczywiście nie czytamy, bo raczej zasada działania jest ta sama. Wydaje mi się, że zmieniło się tylko stricte graficznie. Wchodzimy. Kurde. Jaki tutaj design, widzowie. Cześć Megalodon, witam. Jaka mgła. Co jest? Okej, na początku oczywiście mówię, farmimy jak najwięcej kluczy i jak mamy taką możliwość, to uciekamy. Ja też tutaj będę starał się podnosić dużo szkieletów, skrzynek i tak dalej, z racji tego, że no chcę nafarmić jak najwięcej golda na tym pierwszym przejściu Ultimate, bo pamiętajcie, że z każdym kolejnym przejściem gold z legendarnego lochu maleje. No i zawsze przy okazji każdej pierwszego przejścia kolejnej edycji legendarnego lochu mamy tutaj na piątym pomieszczeniu, na piątej komnacie klucznika, który jest darmowy. Tu zawsze warto oczywiście wybrać mięśniaczka. No i teraz dobrze się będzie napierniczać. Czy warto otwierać te drzwi za surowce? Tak, ogólnie tak. Ogólnie bym powiedział, że zazwyczaj wychodzi to na plus. Dobra. No ja tu się dawno nie przebierałem na większości kont, więc ten legendarny loszek to będzie dla nas fajna okazja, żeby się właśnie poprzebierać. Ale mamy na to 10 dni, teraz na streamach niemalże codziennie będzie legendarny loszek ogrywany, więc na spokojnie. Na spokojnie. Wydaje mi się, że będzie git. Jak ktoś ma oczywiście jakieś pytanka co do legendarnego lochu, to proszę śmiało pytać. Czekajcie, to jest potwór, Jezu, ja myślałem, że to leży. Ja myślałem, że ona leży i że ją mogę ewentualnie nie podnosić, ale muszę. Muszę się to przyzwyczaić. No ale chyba stricte, jeżeli chodzi o jakiś, nie wiem, gameplay, no to nic się nie zmieniło. Nie było też żadnych patch note'ów. Wybaczcie za tą reklamę, akurat się włączyła. Dobra, uciekamy, uciekamy. A, i tip, jeżeli... Kurde, no to zaraz wam powiem. Do skrzynek jeszcze jeden tip jest. Proszę, ucieknij. Dobra, no niestety, pierwsza wyjeba, zdarza się. Ale trochę kluczy mamy. A nie, 6, to w sumie nie tak dużo. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Zaraz wam powiem tip do skrzyneczki, który jest od dawna już znany. Jak to było z tą skrzynką? Że jak jest w dół, to chyba można otwierać, nie? Jak jest czubek w dół. Szkieletów nie da się rozpoznać. Szkieletów od razu... Ja teraz ogólnie zaczynam uciekać już, jakby co.
Szkielety niekoniecznie omijasz. Szkieletów niekoniecznie omijasz. Dobra, teraz tak. Leczonko 6, pięknie. Tu możemy trochę powalczyć, bo nas będzie ładnie leczyć. Nie zwróciłem uwagi, jaki był pierwszy boss nawet, bo się zapatrzyłem na czat standardowo. Mam tylko 3 klucze, lipa. Możemy zawalczyć. No tu też trzeba, wiecie, dostosowywać troszeczkę to, co robimy do naszej aktualnej sytuacji. To nie jest takie zero-jedynkowe, kiedy robimy to, a kiedy tamto. O, zobaczcie. Tu od razu sprzedamy. Jak jest trójkąt tak w dół, czyli czubek trójkąta na skrzynce jest w dół, to można na luzie otwierać. Jak jest normalny trójkąt, tym wierzchołkiem, czubkiem do góry, to wtedy nie otwierajcie, bo tam będzie potwór. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam do przekazania. Zaprezentuj, no przecież przed chwilą była taka dobra skrzynka, którą można otwierać. Dobra, tutaj mamy itemki. A, serwer nie odpowiada, a to dopiero pierwszy raz. To dopiero pierwszy raz. Przelogujemy się może. Także i tak nieźle w sumie. To sobie na razie zostawimy. Na hita zrobiłeś loch cały? Jak to możliwe? Ej, czemu nie mogę przejść dalej? Halo? Dobra, działa. Bez żadnego odrodzenia? Tu znowu wyjebka. Okej. Dobra, czyli tutaj mamy takiego bossa. A tu mamy takiego. Czy to jest do czegoś nawiązanie z gry? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Dobra. Drugie odrodzenie. No na razie nie ma tragedii. Tak średnio 200 grzybów na całe przejście legendarnego lochu się wydaje, więc... no jak mamy coś koło tego, to jeszcze nie ma tragedii. Ej, a w sumie na tym koncie to mogę wszystkie epiki sprzedawać, bo mi tu nie są potrzebne ani do kibla, ani do rozmontowywania. Także wydaje mi się, że mogę wszystko z bomby sprzedać po prostu. Hello Ludmila, hello. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie to może. Tak, ale pojo. 24 godziny trwa, żeby ci się HP odnowiło od 0 do 100%. O kurde, tu jaki motyw deszczowy znowu, zajebiste. Okej, uciekamy, uciekamy. Słabe runki nam ogólnie siadły. Ale no trudno. No, jako tako ta ucieczka siada. A, mamy szansę 20% na skuteczną ucieczkę. No to jest akurat dobra runa. Szczerze to nawet nie zauważyłem. To jest właśnie to, że jak ja tu się staram wam odpowiadać na czacie, tu to, tu tamto, to różnie bywa. Nie zawsze ogarnę. Ale no mówię, no przejścia, z tego co widzę, nic się nie zmieniło. W sensie... loszek działa tak samo, tylko graficzki się pozmieniały. No i muszę przyznać, że akurat grafiki bardzo ładne. Ale no tutaj Shakes, jeżeli chodzi o sprawy stricte graficzne, no to już od dawna stoi na fajnym, wysokim poziomie. Da się, wieku, bez grzybienia możesz zdobyć, wydaje mi się, co najmniej 2 legendarne gemy, jak nie więcej. Także da. Wina czatu? No nie mówię, że wasza wina, no już nie przesadzajcie. Ej, bez kitu, Aquamarunowi się udało zrobić na raz bez żadnej wyjebki. Co jest? O kurczę, a wam itemków nie pokazałem. Itemy mam jeszcze dla was, jak wyglądają z tego lochu. Zapomniałem o tym. Tak wyglądają itemki z legendarnego lochu. Przedmioty, przedmioty. Po lewej stronie mamy od góry. Czapka, klata, rękawice i buciki. Po środku mamy broń woja, broń maga, broń zwiadowcy i tarczę. Która to broń dla woja? No ta pierwsza. I po prawej mamy wisiorek, paseczek, pierścionek i ten taki trinket, który jest w prawym dolnym rogu. Tak wyglądają itemki, możecie napisać, co o nich sądzicie i w komentarzu również możecie napisać, co o tych itemkach sądzicie. Można sobie zatrzymać, zrobić screena, wiadomo. Dobra, lecimy dalej. Nie podobają mi się? Znaczy powiem tak, w każdej edycji legendarnego lochu jest kilka fajnych itemków i kilka takich średnich, nie? Nie ma takiej edycji legendarnego lochu, żeby wiecie, wszystkie itemki były zajebiste. Cianko Christmas, witam serdecznie. Papier, kamień czy nożyce? Kamień zawsze. Ice Adrian, dużo się nie traci, ale no po prostu delikatnie lepsze itemki by ci z tym leciały, nie? Ale jakoś bardzo dużo się nie traci. Ej, my się na każdym bossie wywalamy. Dobra, to jest nasze trzecie odrodzenie. Miejmy nadzieję, że ostatnie. 150 grzybów na przejście to jest dobry wynik. Ale pojo, zrobisz. Legendarny loch.
Obejście sobie poradnik do legendarnego lochu, jak zadajecie takie podstawowe pytanie. Macie pod wykrzyknik LD. Nie ma znaczenia twój level, potwory ci biją procentowe obrażenia, ty bijesz potworom procentowe obrażenia. Więc no, twój level nie ma totalnie znaczenia. Remis był na kamieniu? No to słuchaj, lepsze to niż przegrana. Dobra, możemy, chociaż nie wiem, czy użycie tego klucza było mądre, no właśnie, bo my tu mamy klucznika, ale za 3 klucze możemy sobie uleczonka kupić, jak dobrze pamiętam. 6 uleczeń bodajże, tak? No dawaj, dawaj, proszę. Trójka nas nie interesuje, choć, o, dokładnie, o to mi chodziło. No i dobra, i na razie uciekamy. Mamy 0 kluczy, możemy troszeczkę powalczyć. Tak, Megalodon. Na zabójcy po prawej stronie większy rozrzut. Dokładnie tak. O, mamy... Aha, zamieniło nam... zamieniło nam... Lepsze leczenie na gorsze. Zajebiste. Lepszy remis niż w dupę penis. O, zobaczcie, tu też był trójkąt wierzchołkiem w dół, czyli na spokojnie można tą skrzyneczkę otwierać, nie? Już mi się nie chce powtarzać niektórych rzeczy, bo ja mam wrażenie, że przy każdej edycji legendarnego lochu mówię to samo. Nie no, chyba będzie jeszcze jedno odrodzenie. Jak na mnie siądzie jakaś, nie wiem, jakiś bufik fajny czy coś, to... Tak, Edcusia, dokładnie. Na Discordzie możesz wysłać, jak kupisz grzybole z moim kodzikiem. Dobra. No i właśnie, to jest lipka. No cóż, może jakieś uleczonko jeszcze? Gówno. No dobra, czyli 4 odrodzenia, 200 grzybów będziemy musieli wydać. Ale powiem wam tak, jak na broń, która na pewno nam poleci, no to warto było te 200 grzybów zużyć, nie? Naprawdę było warto. Dawaj broń, Gostek. Proszę. Brońka. Błotne trampki. No to nawet nie wiem, co to jest, chyba wisiorek. To też nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, które to... A to jest czapka, bez kitu. Dobra. Buty, dokładnie, wisiorek i czapka. Ej, ale tu nam itemy nie dają za dużo. Tu nam dają tylko po 21. To ich nie podmieniam. To tu chyba tylko brońkę. Tak mi się wydaje. Broń w nexcie? Tak mówicie? No ile golda zarobiłem? Pierwsze przejście Ultimate. Jakoś się bardzo nie napinałem, jeżeli chodzi o golda. Zarobiliśmy 765 milionów. Jeszcze oczywiście do tego dojdzie sprzedaż itemków. Bo mówię, na tym koncie nam nie zależy na niczym, tylko na goldzie. Więc no co, nieźle. No a jeżeli chodzi stricte o legendarny loszek, no to tak jak wspominałem, zasada się nie zmienia, te same pomieszczenia, wszystko to samo. Gameplay generalnie się nie zmienia. Jedyne co, no to oczywiście, no nowe itemki, nowe grafiki, takie rzeczy, nie? Ale poleci to na pewno na YouTube'a, żeby też pokazać widzom z YouTube'a, jak ta nowa edycja wygląda i jak to wszystko się prezentuje. Kupujcie grzybki z kodem Neutral, pozdro.